Zarząd Dróg Miasta Krakowa wyremontuje most na rzece Wiśle oraz ulicę Brzeską. Nowa nawierzchnia zostanie położona na odcinku od ulicy Igołomskiej do granic miasta. Wartość modernizacji jezdni i mostu oszacowano na 11 milionów złotych. Zarząd Dróg Miasta Krakowa poza zabezpieczeniem środków w budżecie podjął starania o pozyskanie unijnego około 50% dofinansowania na planowane działania. Co będzie się działo na ulicy Brzeskiej? Najpierw na niespełna 4-kilometrowym odcinku jezdni prowadzone będą prace rozbiórkowe. Sfrezowana zostanie zniszczona stara nawierzchnia, a następnie położony zostanie nowy asfalt. Poprawione zostanie odwodnienie, pobocze i zatoki autobusowe. Równolegle prowadzone będą prace na moście, który łączy Kraków z Niepołomicami. Tu również wymieniona zostanie nawierzchnia oraz naprawione zostaną chodniki. Przetargi na remont mostu, a w dalszej kolejności przebudowę ulicy Brzeskiej ogłoszone zostaną w połowie kwietnia. Prace zaplanowano w okresie wakacyjnym, tak by zminimalizować utrudnienia. Dzięki wprowadzeniu ruchu wahadłowego podczas prowadzonych prac most, choć zawężony, to będzie przejezdny. Remont jezdni wraz z przeprawą na rzece Wiśle to jedna z najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji zadań do wykonania przez ZDNK.